Cezary Krzysztopa, gorące pytania. Witam Państwa. Pytaniem, które sobie dzisiaj zadamy, jest pytanie, czy Polacy zapominają o historii II wojny światowej. Oczywiście ma to niejaki związek z początkiem obchodów wiktorii polskich żołnierzy pod Monte Cassino. A moimi gośćmi są dzisiaj pani Marta Smolańska, Biuro Poszukiwań IPN, fotograf IPN-u. I Andrzej Potocki, publicysta sieci i sieci Historia. Witam Państwa. Na początek chciałem Państwu i Państwu pokazać pewną sondę uliczną, która pokazuje pewien obraz wiedzy pośród młodych ludzi, ale nie tylko. Sonda uliczna, proszę bardzo. Rozpoczęła II wojna światowa i gdzie? W 1945. Rozpoczęła się? No. Czym się rozpoczęła? Coś tam bombardowaniem jakiejś tam wioski czy coś takiego. Coś tam leciało, jakieś samoloty zaczęły zrzucać bomby, coś takiego. I jaki to pancernik zaatakował Westerplatte? Nie Patjomkin, ale... Westerplatte! A, to wyspa jest i tam... Co? No Westerplatte to jest wyspa. Tak. Tak? Nie. A co to jest? To jest... W Gdańsku to jest chyba. Kiedy zakończyła się II wojna światowa? W 49. Dzień. 5 czerwca? Skończyła się 11 listopada albo zaczęła? Nie, skończyła prędzej. To jest 11 listopada, to jest ten. Odzyskanie naszej niepodległości. I to ma związek z II wojną światową? Tak, ma, owszem. Oczywiście, że tak. Z drugą czy z pierwszą? Z drugą. Z pierwszą. Z drugą, bo znowu, bo tak o, mieliśmy, potem straciliśmy, a potem znowu mamy. 8 maja 45 roku. W Rosji i na Białorusi przyjmujemy, że 9 maja, ale wiem, że jest dyskusja na ten temat. Zakończyła w 1946. Nie. Nie. W 42? Albo w 6. Nie wiem. Pierwszą chyba. Nie wiem. Chyba pierwszą. Chyba w pierwszym. No. 1941 chyba. No, chyba tak. Co to był pakt Ribbentrop? Mołoto. Oj, to już trudniej, ale to był pakt no, po II wojnie światowej, który... Nie wiem. Mołoto był kim? Niemcem czy Rosjaninem, czy w ogóle? Rosjaninem był. Niemcem. Jak? Rosjaninem. Dobra, Rosjanin. Coś tam między III Rzeszą a Rosją i to chyba chodziło o to, żeby żeby Polska jakby nie mogła się zebrać, powiedzmy, i żeby oni, żeby Polacy nie byli zbyt silni i żeby no, Niemcy mogli sobie nas zagarnąć, Rosja mogła nas zagarnąć i tak. Szanowni Państwo, tak patrząc na wypowiedzi głównie młodych ludzi, ale nie tylko, mam do Państwa takie pytanie, może najpierw do pani Marty. Co poszło nie tak? Edukacja? Ja, szczerze powiedziawszy, to znałam odpowiedzi na te pytania, ale zaryzykuję stwierdzenie nie ze szkoły. O wojnie II światowej i też zaryzykuję stwierdzenie, się po prostu w moim pokoleniu, jestem pokolenie, kiedy wchodziłam w dzieciństwo, to było początek lat 90., się po prostu wiedziało. Pewnie też żyli ludzie, którzy jeszcze wtedy, którzy w czasie wojny byli zupełnie, czy brali w niej czynny udział. I to może dlatego, że był jakiś pomost pokoleń, ale edukacja bardzo po 89 roku bardzo oszwankowała i to widzę, że teraz pokłosie jest tego na ulicach. Redaktor Potocki. No rzeczywiście coś musiało pójść nie tak, skoro jeden z mężczyzn, który tutaj był w sądzie, stoi na tle pomnika Westerplatte, czyli w miejscu, gdzie rozpoczęła się praktycznie symbolicznie II wojna światowa i nie wie, którego to było dnia. No to jest już naprawdę wołające o pomstę do nieba. No ale dlaczego tak się dzieje? Mnie się wydaje, że to w ogóle jest problem nie tylko polski, ale ogólnoeuropejski i światowy. Po prostu młodzież, a także szkoła, nie przykładają należytej wagi do nauki historii. Szkołę na razie pominę. Wiem z własnego doświadczenia, że generalnie jednak historii poznaje się w domu rodzinnym. Ja akurat byłem w takiej sytuacji, że mój ojciec był dosyć wcześnie urodzony w 1908 roku, w związku z tym jakby wybuchła wojna, miał około 30 lat.
i całą swoją młodość spędził w przedwojennej Polsce, ale także i w obozie niemieckim, jenieckim w Oldenburgu. Jednym słowem, jego najpiękniejsze wspomnienia sięgały właśnie tamtych czasów. I to, co słyszałem w domu, stało w kontraście do tego, co mówiono w szkole, albowiem, jak wiadomo, w czasach komunistycznych historia była bardzo zakłamywana. I kto nie wyniósł jej z domu i nie stawiał później pytań, co też jak gdyby budowało taki nastrój chęci poznania tej historii, ponieważ ona w szkole, większość moich kolegów i koleżanek wiedziała, że to jest po prostu wszystko kłamstwo i byli ciekawi, jak jest naprawdę. Może tamto pokolenie właśnie przez to jak gdyby bardziej się interesuje, no bo po co nam ta historia jest potrzebna? No dla jednej prostej, z jednego prostego powodu, mianowicie historia jest badaniem przeszłości, czyli pewnych zachowań ludzkich w sferze polityki, wojny, wielkich tych wydarzeń, mechanizmów, które się lubią powtarzać. Jeżeli ktoś zna dobrze historię, ten potrafi, będąc na jakimś odpowiedzialnym stanowisku, ale nawet też i w tych mniejszych sprawach decyduje jako wyborca, ma lepszą analizę, po prostu ma taką bazę do analizy rzeczywistości. No nie ma rzeczywistości, a już tym bardziej przyszłości, jeżeli się tej historii nie zna, dlatego ona jest taka ważna. Natomiast wracając do pytania, co poszło nie tak, moim zdaniem, po pierwsze edukacja, a po drugie nieodpowiednie nastawienie rodziców, którzy w domu nie przykładają w ogóle wagi albo przykładają bardzo małą wagę do tego, żeby swoje pociechy uczyć od małego i wzbudzać ich zainteresowanie tym tematem, który w końcu im się w życiu bardzo może przydać. No właśnie, może ja się przy okazji pochwalę, że mój syn to już ten ostatni film o Dywizjonie 303, to nie wiem ile razy oglądał. Może to jeszcze nie jest pełna znajomość historii, ale już szuka sobie różnych tematów, które mogłyby go zainteresować. A trochę w nawiązaniu do tego, co mówił pan redaktor, to mamy właśnie początek obchodów 75. rocznicy bitwy, zwycięstwa pod Monte Cassino. Mówi się historia nauczycielką życia. Ale do czego nam jest potrzebna ta znajomość historii, pani Marta Smolańska? Ja myślę, że znajomość historii jest przede wszystkim potrzebna nam do wytworzenia w sobie tożsamości narodowej, tożsamości kulturowej i takich korzeni, ponieważ nie możemy gdzieś iść, nie wiedząc skąd przyszliśmy, skąd się wywodzimy. I będąc Polakami, nie ma szans, żeby ktokolwiek z nas nie miał potomka w drugim, w trzecim pokoleniu, który by nie cierpiał z wyniku II wojny światowej. I pozbawiając się tych korzeni, tej świadomości, tej znajomości, nie tylko takich podstawowych faktów i dat, ale także tych wspomnień przodków, jesteśmy nieukorzenieni i bardzo łatwo nami manipulować. O, to jest kluczowe, wydaje mi się, to, co pani powiedziała, dlatego że to też, co pan redaktor mówił i też wydaje mi się bardzo istotne, że my mamy nie tylko znać tą historię, bo oczywiście aspekty tożsamościowe i tak dalej są bardzo istotne, ale my mamy z niej wyciągać wnioski. Jeżeli nie znamy historii, nie mamy z czego wyciągnąć wniosków, trudniej jest nam podejmować decyzje w przyszłości. A tutaj w przypadku Polski, bo to w kontekście międzynarodowym też ma jeszcze ten aspekt, że no, powiedzmy, że my się borykamy w tej chwili z różnymi mitami na temat naszej historii, które zostały wytworzone wtedy, kiedy Polska nie mogła się na arenie międzynarodowej bronić w zakresie polityki historycznej. A my jedyne narzędzie, którym dysponujemy, to tak naprawdę fakty historyczne. Czy w tym kontekście poszukiwania miejsca Polski na nowo w świecie, ta znajomość tej historii jest ważna, panie redaktorze? Powiedziałbym podstawowa. Tutaj moja szanowna współrozmówczyni dotknęła najistotniejszej w zasadzie kwestii, że historia jest fundamentem tożsamości obywatela. W każdym razie bardzo mu pomaga w tym, żeby być dumnym z tego, czyli mieć dobre samopoczucie, bądź też wyciągać wnioski z błędów, które się w tej historii popełniało. Także stanowi ona pewien fragment życia. I właśnie dlatego, z powodu tej tożsamości, sądzę, że tutaj nie tylko jest winna edukacja, ale także jest winne są środki masowego przekazu, które przez 30 lat rządów III RP robiły wszystko, żeby młodzież nie interesowała się historią. To jest
przedstawianie na przykład konfliktu polsko-izraelskiego w formie, która zdecydowanie po pierwsze jest nieprawdziwa, a po drugie zdecydowanie obraża każdego, kto ma poczucie polskości, poczucie dumy narodowej. Mówiąc krótko, bo jest to fałszywa narracja. To zniechęca ludzi do historii. To zniechęca tych dorosłych, którzy mogliby historię przekazywać swoim dzieciom. Ciągłe kłótnie, ciągłe te uderzanie w wartości podstawowe, patriotyczne, które są ściśle powiązane z historią, powoduje to, że po prostu ludzie się od tej historii siłą rzeczy odwracają, przestaje ich ona interesować. No przypomnę takie artykuły, jak na przykład na 50-lecie powstania warszawskiego artykuł o tym, taki potężny propagandowy artykuł, że też nie do końca prawdziwy, że powstańcy warszawscy mordowali Żydów. W związku z tym to już wzbudza awers, to już wzbudza taki niesmak do tego powstania. No i w ogóle to, co się mam interesować historią, skoro ona była taka dla nas nieprzyjemna, byliśmy w tej historii źli, bo tak tę historię przedstawiały mass media w czasach RP. W każdym razie duży nacisk kładli na taką interpretację, a nie inną, i to niewątpliwie zniechęcało, a także też nie było odpowiednich nacisków na w kierunku tutaj, myślę o Ministerstwie Edukacji, po to, żeby właśnie dbać o ten sektor historyczny. No i mamy teraz tego takie efekty. No właśnie, to się może skrupić w takim haśle, który kilkanaście lat temu, a nawet może za 20 musimy policzyć, usiłowano nam sprzedać: wybierzmy przyszłość. Czy to było celowe działanie? A jeżeli tak, to czemu miało służyć? Pani Marta Smolańska. Nie ma moim zdaniem przypadków w takich hasłach, tak samo jak hasła potocznie nazywane przejęzyczeniami, polskie obozy śmierci, wybierzmy przyszłość, oderwijmy się od korzeni i dajmy sobą manipulować innym mocarstwom, które dają nam takie... Akurat mają lepszą znajomość swojej historii. I właśnie oni mają ten niesamowity PR, bo polityka historyczna jest ściśle związana z PR-em. PR-em państwa po prostu. Jeżeli teraz mówi się, bo ja wczoraj usłyszałam takie zdanie, że Niemcy zostały w 1945 roku wyzwolone spod władzy nazistów. Mhm. To jest majstersztyk dla nich. To jest majstersztyk. No, postawi się tak. I w takich hasłach, w takich inicjatywach, żeby głównie państwa Europy Wschodniej, które dostały w 2004 roku możliwość wyjścia do Unii, żeby zostawiły ten cały ten grajdu, ten ciemnogród za sobą i szły do Europy, pozbawieni jakiejkolwiek wiedzy o sobie, to się też nie zaczęło wtedy, to się zaczęło dużo wcześniej. A myśmy nie mieli się jak bronić, bo mam wrażenie, że taki powrót do tożsamości historycznej, narodowej i kulturowej u nas to są bardzo niedawne, bardzo ostatnie lata. A wcześniej tłumaczono nam właśnie lata 2000, koniec lat 90., że ta nowoczesność, która nas czeka, jest bardziej atrakcyjna niż to taplanie się w tym błocie. I to też słowa jakieś dobiera w prasie, i w telewizji, potem wszedł internet i to akurat... Mam wrażenie, że internet wiele rzeczy uratował. To może, tak. Bo co, jaki z tego wniosek? To częściowo... Dużo rzeczy niezależnych się pojawiło wtedy, takich jasne, właśnie niekontrolowanych. Ale to też często rękoma młodych ludzi. Tak, czyli tak. Być może ten obraz, który pokazaliśmy w sądzie, no nie jest do końca miarodajny, panie redaktorze. Pewno tak, jeszcze bym skończył ten wątek, bo hasło wybierzmy przyszłość jest typowym przykładem hasła adresowanego do ludzi, którzy nie znają historii, bowiem ten, kto zna trochę historię, to nie kupi tego hasła. Przypomnijmy, to hasło wymyślili SLD-owcy. To hasło wymyślili SLD-owcy dla Aleksandra Kwaśniewskiego. I teraz dla komunistów czy postkomunistów cofnięcie się w przeszłość to jest to cofnięcie się do państwa totalitarnego, którym rządzili i którym nie ma się czym chwalić, gdzie mordowano księży, przeciwników politycznych, gdzie panował milicyjny terror na ulicach, gdzie rzeczywiście może nie było to tak jak w hitlerowskich Niemczech czy stalinowskiej Rosji, ale do 50. lat na pewno tak było, jak nie gorzej. Dopiero potem zaczęli poluzować. Prawdopodobnie gdyby Hitler wygrał i Niemcy by
były nazistowskie, to też po 10 latach by poluzował i by było więcej swobody i więcej demokracji w tym kraju, bowiem to jest normalny, historycznie udowodniony cykl przejścia od dyktatury do normalnych rządów. Wracając, jak bardzo ważna jest historia, to jest właśnie to, że kto tę historię zna, ten tego hasła nie kupi i się z niego śmieje i łapie się za głowę, co to znaczy wybierzmy przyszłość, jak nie ma tej przeszłości. Dziękuję bardzo. Wracamy po przerwie. Dyskusja na temat pytania, czy Polacy zapominają o historii II wojny światowej. Witam państwa, Cezary Krzysztopa, Gorące Pytania. Pytaniem, na które usiłujemy sobie dzisiaj odpowiedzieć, jest, czy Polacy zapominają o historii II wojny światowej. Naszymi gośćmi są pani Marta Smolańska z Biura Poszukiwań IPN i Andrzej Potocki, publicysta sieci Historia. Na początek drugiej części chciałbym państwu pokazać opinię historyka Piotra Dmitrowicza, który usiłuje odpowiedzieć na nasze tytułowe pytanie. Badania pokazują, że dla większości Polaków na przykład data 1 sierpnia 1944 jest niezwykle ważna, czyli wybuch Powstania Warszawskiego i wszystko, co się z tym wiąże. Inaczej jest już, jeśli idzie na przykład o 17 września, o agresji sowieckiej na Polskę, czy o tym, co się działo w ogóle na Kresach Wschodnich, jaki był los Polaków, kwestia wywózek i tak dalej. Na ten temat wiemy o wiele mniej. Mam wrażenie, że to jest jakiś taki zapomniany temat. Dyskutujemy, rozmawiamy na temat niebieskiego, obozów koncentracyjnych siłą rzeczy, bo ten temat jest wywoływany szczególnie przez zachodnie media. Mniej gdzieś tam mówimy na pewno o tych dziejach militarnych i to jest zrozumiałe. Za mało też pewnie myślimy o tej wielkiej polityce, to znaczy musimy cały czas przypominać o tym, co się wydarzyło w Jałcie, co się wydarzyło wcześniej w Teheranie, o tym, jak Polska została rozegrana, jak Polska została oszukana i wreszcie kwestia zakończenia wojny. To znaczy cały czas pokutuje mit, że Polska z tej II wojny światowej wyszła zwycięsko. I to jest kłamstwo, to jest bzdura oczywiście, bo jeżeli sobie uświadomimy, że po pierwsze kraj został potwornie zniszczony, zniszczony w warstwie tej fizycznej, wymordowano 6 milionów polskich obywateli, zniszczono, wywożono wszystko, co się da tutaj. Mówię tutaj o tej grabieży też niemieckiej i również sowieckiej. Mówię o przymusowej pracy Polaków na rzecz III Rzeszy. Mówię wreszcie o stracie Kresów Wschodnich, o stracie połowy terytorium przedwojennego państwa polskiego i narzuceniu Polsce systemu komunistycznego na kolejne 50 lat, to trudno mówić tutaj o jakimkolwiek zwycięstwie. Piotr Dmitrowicz przedstawił tutaj trochę bardziej optymistyczny obraz, niż widzieliśmy na sądzie ulicznej i to posłuży mi za pretekst, żeby pociągnąć to pytanie, które zadałem panu redaktorowi przed przerwą, czyli czy ten obraz, który zobaczyliśmy tej sądzie ulicznej, jest obrazem miarodajnym? Czy jakieś światełka może w to? Dla mnie jest to bardzo trudne pytanie, ponieważ ja obracam się w środowiskach, które bardzo lubią historię i nie myślę tutaj o zawodowych historykach, tylko o grupach rekonstrukcyjnych, czy tej grupie kaskaderskiej, której jeździłem konno. Tam każdy film to jest praktycznie odtworzenie jakiejś epoki historycznej, czy to czasów napoleońskich, czy Polski szlacheckiej. W związku z tym, przygotowując na plan różne układy kaskaderskie czy rekonstrukcyjne, siłą rzeczy wnikamy w tę historię, badamy broń, uzbrojenie, techniki walki, a także przy okazji tło historyczne. W związku z tym powiedziałbym, że jestem wręcz otoczony młodzieżą, która interesuje się historią i dla której ta historia jest drugim życiem. I taka sonda dla mnie jest poważnym szokiem, ale skądinąd z drugiej strony wiem i na Zachodzie niestety jest ten sam trend. Być może są to naczynia połączone, po prostu liberalna demokracja, liberalnej demokracji nie zależy na tym, żeby przeciętny obywatel znał historię. Jest wtedy łatwiej manipulowalny, tworzy ten nowy świat, łatwiej kupuje nowe prawdy, kupuje w cudzysłowie oczywiście, jest łatwiejszy do manipulacji. W związku z tym od historii mają historyków, od rządzenia mają fachowców, a zwykły człowiek raczej niech chodzi sobie do sklepu i pochłania się, daje się pochłonąć konsumpcji. I stąd być może, nie wiem, czy we Francji, czy w Polsce ta nieznajomość historii jest mniejsza bądź większa, trudno mi powiedzieć, nie znam statystyk. W każdym razie na pewno
istnieje pewna grupa ludzi, młodych ludzi, którzy się fascynują tą historią i w jakimś sensie stanowią elitę tej młodzieży, no a ci cali pozostali, no to tak jak na tej sądzie widzieliśmy. Może tak być rzeczywiście, że nasze braki w znajomości historii są odbiciem ogólnozachodnich raczej, bo nie ogólnoświatowych trendów odwracania się od historii. Natomiast nasza sytuacja różni się od tej zachodniej tym, że oni mogą sobie już pozwolić na to, żeby żyć mitami, bo oni te mity zaimplementowali w świadomości opinii publicznej światowej i te mity pomagają im w różnych formach aktywności w polityce międzynarodowej. A my nie mamy zaimplementowanych tych mitów, mamy tylko fakty historyczne. W związku z czym mam pytanie do pani Marty Smolańskiej. Czy działanie zmierzające do tego, żeby odwracać Polaków od historii, oduczać ich historii, ma jednak inne znaczenie w Polsce niż na Zachodzie i czemuś innemu być może służy? Też mi jest trochę trudno odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ trzeba sobie też zadać takie pomniejsze pytania, kto próbuje nas odwrócić od historii, od znajomości historii i kto nas tak naprawdę próbuje pozbawić naszych mitów. Czy to są grupy ludzi, którzy z naszego własnego polskiego poletka, czy są już tak bardzo zafascynowani tym, co się dzieje właśnie na Zachodzie? Czy to są jakieś takie ingerencje z zewnątrz? Ponieważ my nie możemy sobie pozwolić na takie hasło prawda się sama obroni, bo fakt, że wszystkie fakty, liczby, statystyki z tych lat 39-45 są stawiało nas w świetle po pierwsze ofiar, po drugie w świetle bardzo korzystnym jako osoby, które ryzykując życiem ratowały innych ludzi. I to jest ewenement na skalę europejską, ponieważ nie było takiego drugiego państwa. Z kolei skutecznie implementowane mity w to uderzają. Tak, i właśnie nie możemy sobie pozwolić, żeby z tym nic nie robić, żeby pozwolić się poddawać różnym oszczerstwom i nie iść z jakąś taką kontrą na świat. To jest bardzo ważne, bo za tym idzie realna polityka i realne decyzje dzisiaj. To już nie chodzi nawet o dobre imię, co jest bardzo istotne, ale dalsze decyzje, nawet w 2019 roku, to wszystko jest ze sobą ściśle powiązane, więc ta historia gdzieś tutaj jest kluczowa, żeby pisać PR państwa i dalej te dalsze decyzje, żeby były po prostu zgodne z prawdą, a nie z dezinformacją. I to jest bardzo trudne dla polityków, dla ich doradców. Jesteśmy teraz w sytuacji, kiedy nasze pojęcie, to znaczy nasza tożsamość narodowa, państwowa jest poddana wielkiej próbie. Krótko mówiąc, historia, jakkolwiek oczywiście powinna bazować na pracy historyków, naukowców i, że tak powiem, zbliżać się do prawdy historycznej, jest w jakimś sensie również narzędziem polityki międzynarodowej. Jak najbardziej, to jest bardzo kluczowym, tak. I tutaj mam pytanie do pana redaktora. Weźmy taki dom historii, europejski dom historii, w którym, jak mówił Piotr Dmitrowicz, że dla Polaków ważne jest Powstanie Warszawskie. Tam w ogóle nie ma zbyt wielu elementów dotyczących Polski, a Powstania Warszawskiego zupełnie nie ma. Czemu to ma służyć? No to ma służyć powszechnie panującej ideologii w Unii Europejskiej, która w tej chwili jeszcze Unią Europejską rządzi. Ja cały czas z uporem maniaka będę wracał do tego, że konstrukcja człowieka według liberalnej demokracji jest konstrukcją ahistoryczną. Tam nie ma miejsca na historię. Zresztą cała legenda i tożsamość europejskiej lewicy jest poniekąd zbudowana na kłamliwych mitach. W związku z tym do tego dodajmy polityczną poprawność, która też nie sprzyja wnikliwemu i prawdziwemu pokazywaniu historii. W związku z tym przyporządkowanie historii doraźnym celom politycznym i ideologicznym powoduje to, że mamy do czynienia z czymś takim przekazem, jaki był właśnie na tej wystawie w Unii w Brukseli, która była de facto poprzez
odpowiedni dobór, odpowiedni w cudzysłowie, manipulowany dobór materiałów nie oddawała kompletnie prawdy historycznej o Europie. Ale po co tak dłubać w tej historii, szukać tej prawdy, jak na przykład weźmy podstawowy mit założycielski lewicy europejskiej, mianowicie mit bombardowania Górniki. W rzeczywistości, owszem, miało tam miejsce bombardowanie, ale nie było one nigdy bombardowaniem terrorystycznym, co wcale nie znaczy, że Niemcy nie bombardowali w sposób terrorystyczny, wiadomo, że tak, ale akurat nie Górnikę. Natomiast tutaj cała narracja historii lewicy oparta jest na jednym z głównych filarów, którym jest właśnie słynny obraz Pabla Picassa i cała ta historia nieprawdziwa o bombardowaniu tego miasta. W związku z tym nie ma sensu za bardzo grzebać w tej historii i szukać, tylko raczej należy wychodzić do ludzi z przykazem, wybierzcie przyszłość. No, pan redaktor mówi o takich ogólnozachodnich trendach niechęci do historii. A ja się uprę, żeby zadać jeszcze pytanie, czy taka niechęć do historii Polski jest szczególna na tym tle? To znaczy, czy kraje, które zaimplementowały właśnie te swoje mity w świadomości światowej opinii publicznej, nie są zainteresowane tym, żeby właśnie ta polska historia się gdzieś nie rozpleniła gdzieś w tych ich przestrzeniach medialnych, społecznych i tak dalej, ponieważ mogłaby w te mity uderzać. Co kraj, to obyczaj, to zależy od państwa. Na przykład Niemcom wcale nie jest na rękę poznawanie prawdziwej czy przedstawianie prawdziwej polskiej historii, bo jak wiadomo, na tym tle wypadają moralnie no dosyć nisko. Natomiast we Francji te środowiska, które interesują się historią, bardzo ciepło się o Polakach wyrażają. Ale z kolei wiele przykładów we Francji, kiedy w ogóle odnosiłem wrażenie, że Francuzi tak prywatnie nas lubią, i to ma właśnie podłoże historyczne, bo często oni mi właśnie tłumaczyli to w ten sposób, że dlatego lubią Polaków, bo tam druga wojna, bo Napoleon, bo to, bo tamto. Ale to właśnie miało podkład historyczny. W związku z tym, no ale oczywiście wiadomo, no, że 80% młodzieży to ma takie pojęcie we Francji o historii. A francuskie kina odmówiły puszczania filmu o Rzebińskich, prawda? A tak, no ale to już jest polityka. To już jest polityka. No właśnie. Pani Marto, może nie jest tak źle. My powinniśmy to, tak jak już mówiłam o tych naczyniach połączonych, to wszystko ze sobą jakoś ściśle połączyć, bo to musi być ze sobą jakoś współgrać. Politycy, historycy, też tworzenie, właśnie wysyłanie na świat tego obrazu Polski jako państwa teraz, w dzisiejszych czasach, ale tego w kontekście historycznym, ponieważ my mamy to, co muszą, to znaczy inne państwa muszą niekiedy sięgać do mitów, żeby przedstawić jakichś swoich wybitnych bohaterów. My tak daleko nie musimy sięgać. Na przykład mit zwycięstwa Francji w II wojnie światowej. Tudzież ofiara Austrii w II wojnie światowej. A to mam anegdotkę. Proszę bardzo. A propos, że ta historia za tym parawanem ahistorycznym, który stwarzają zachodnie elity, w rzeczywistości tam się pod tą pokrywką buzuje. Dyrektor Muzeum Waterloo w rozmowie ze mną mówił mi, że dużo żywsze spory budzi, kto wygrał i dlaczego w Waterloo, czyli czy Francuzi, czy Niemcy, aniżeli druga wojna światowa, albowiem dwie strony utożsamiają się. Z Anglikami utożsamia się lewa strona Europy, europejskich polityków, z Napoleonem utożsamia się prawa strona europejskich polityków. I Waterloo często dochodzi do Muzeum Waterloo do bardzo ostrych spięć pomiędzy politykami, a w końcu sprawa dotyczy kwestii przed 200 lat. Następna część próby odpowiedzi na pytanie, czy Polacy zapominają o II wojnie światowej. Za chwilę zapraszam, wracamy do dyskusji. Cezary Krzysztopa, gorące pytania. Pytaniem, na które dzisiaj usiłujemy sobie odpowiedzieć, jest pytanie, czy Polacy zapominają o historii II wojny światowej. Naszymi gośćmi jest pani Marta Smolańska z Biura Poszukiwań IPN. Witam ponownie. I Andrzej Potocki, sieci Historia. Witam ponownie.
w trzeciej części, jakkolwiek, że w poprzednich częściach no, troszkę utyskiwaliśmy na młodzież w kontekście jej znajomości historii, chciałbym pokazać inny aspekt. Tu państwu zdradzę pewną historię. Dzwoniąc do pana doktora Jabłonki, usiłując go zaprosić do dzisiejszego programu, dowiedziałem się, że właśnie wyjeżdża na obchody Monte Cassino z grupą młodzieży, więc może sytuacja nie jest tak zła, jak nam się może po tej sądzie z pierwszej części wydawać. Na porządek jednakowo z trzeciej części chciałbym państwu pokazać fragment piosenki rapera Tatka z, jeżeli dobrze zrozumiałem, teledyskiem zrobionym przez młodzież zapaleńców. Ile tych rozstrzelanych, nawet bez sprawdzenia danych. Ile łez musiała wylać, nie jedna matka biedna. Gaśnie ogień na Podhalu, ginie Polska niepodległa. Agenci, kolaboranci, tak tu jest już od stuleci. Ja nie dam się zbałamucić, tak wychowam swoje dzieci. Ku waszej pamięci żołnierze wykręci. Komuniści mordowali, teraz chodzą uśmiechnięci. Dla nich wrogi był śmiertelny, to o wolną Polskę walczy. Za zdradę się nachapali, że na zawsze im wystarczy. Wy walczyliście do końca, aż wróciliście na tarczy. Ja nie wstydzę się polskości, nigdy i za żadne skarby. Kładli z dumą swoje życie na ten szaniec jak kamienie. Polegli w nierównej walce, lecz mieli czyste sumienie. To jest przeciwko, kopiują na ofiarę waszej śmierci. Na walkę o wolną Polskę chcą wymazać was z pamięci. W miejscach atyńskich grobów porosły już trawą. Wy nie bojąc się niczego, nie daliście za wygraną. Dla was niepodległa Polska była najważniejszą sprawą. Niechaj dany wam zapekło, bo radzy na nogi staną. W miejscach atyńskich grobów porosły już trawą. Wy nie bojąc się niczego, nie daliście za wygraną. Dla was niepodległa Polska była najważniejszą sprawą. Niechaj dany pan za pęko, bo Polacy na nogi staną. Ci co za butelkę wódki mordowali patriotów, dostają emerytury, żyją bez żadnych kłopotów. Specjaliści od... Słuchajcie, nie przepadam za rapem, nie? Ale również we mnie ta piosenka rodzi coś, co powoduje, że mam kłopot z mówieniem. I co się z tym wiąże? Wiąże się z tym to, że jeżeli w ostatnich latach w Polsce dokonała się pewnego rodzaju rewolucja historyczna, jeżeli wróciła historia o żołnierzach wyklętych, czy żołnierzach niezłomnych, jak wolą inni, to dokonało się to również rękoma młodzieży. Nie tylko, a tutaj panią Martę o to zapytam o szczegóły, nie tylko w tym sensie fizycznym, ale również w sensie wystawania pod grobami, wyszukiwania ich, poszukiwania wiedzy historycznej na ten temat, opraw meczowych i wielu innych aspektach. Być może to jest, pani Marto, ta część tej młodzieży, która niesie takie historyczne odrodzenie. Młodzi ludzie potrzebują mieć jakieś zasady i ideały. I mam wrażenie, że od końca lat 90. do początku, to jest kilkanaście ładnych lat, środki masowego przekazu w Polsce, taka odgórna, nie wiem, jakaś taka atmosfera bezideowości, takiej tej szlaicyzacji, to było kiedyś bardzo modne. To musiało kiedyś się skończyć samoistnie. Ludzie po prostu potrzebują, to jest zbadane, zmierzone. Młodzi ludzie potrzebują zasad, potrzebują wzorców. Czymś tę lukę, tak, tej bezideowości zapełnić. I kiedy nagle się w historii zaczęli pojawiać żołnierze wyklęci, kiedy ta historia zaczęła nagle właśnie żyć tym dawniej, odkurzyła się właśnie, bo ten etap historii tuż powojennej Polski, to ja przepraszam, mnie tego w ogóle nikt nie uczył w szkole, a ja tak całkiem niedawno to skończyłam. Chyba, że w charakterze takiej spaczonej, znaczy w charakterze spaczonej historii pod tytułem bandy i tak dalej. Nie, to moich rodziców. Tak. To mnie jeszcze tak uczono. Przepraszam. W ogóle nikt nie wpadł na pomysł, żeby o tych ludziach, to znaczy ja chodziłam do szkoły normalnej, powszechnej, publicznej i koniec wojny, nagle jest okrągły stół. To mniej więcej tak wyglądało, jeszcze z przerwą na 68 rok. I
I nagle żołnierze wyklęci właśnie po raz kolejny wychodzą, tak kolokwialnie, tak metaforycznie, z lasu i spotykają młodych ludzi. I młodzi ludzie jednocześnie próbują zrozumieć ten fenomen niezłożenia broni po ustaniu działań wojennych. Jednocześnie próbują uczyć się tych biogramów, ponieważ to naprawdę nie, czasami gdyby nie internet, to nie byłoby skąd tego brać. I ta mnogość wolontariuszy na pracach poszukiwawczych Instytutu Pamięci Narodowej, naprawdę średnia wieku jest poniżej 30 roku życia. Tam się było trudno dostać. Tak, wszyscy, tak. Wszyscy, nie wiem czy wszyscy, chociaż, ale wielu ludzi chciało tam w 2012 kopać. Roku, kiedy ja przyszłam pierwszy raz na wolontariat, było nas pięcioro. Bo żadne media tego nie podchwyciły. To nie było interesujące dla nikogo. W 2017 roku liczba wolontariuszy przekraczała 200 osób. Także to rośnie. To rośnie, to się człowiek może tylko cieszyć, że młodzi ludzie zaczynają. Znaczy to już się zaczęło i to teraz dojrzewa. Tę historię podchwytują właśnie w taki sposób bardzo też dający owoce, bo właśnie tutaj i to weszło do kinematografii, do muzyki, do tej też takiej popularnej muzyki, co jest niesamowite, ale gdyby to poszło na świat, gdyby jakiś reżyser kiedyś zrobił film fabularny o szóstce berneńskiej, temat w ogóle nieznany. Podobno jest, ale jest taki plan. Ale to jest niesamowite. To jest historia totalnie hollywoodzka. Szóstka berneńska, to jak oni ratowali tyle istnień ludzkich, jak i po prostu no, gotowy scenariusz. I kiedy zrobiliśmy film o małżeństwie Żabińskich, właśnie, to Francuzi go nie chcieli puszczać. Tak, ale to, no właśnie. Ale wzorce. Mhm. I co z nich wynika, czyli swego rodzaju, można powiedzieć, taki polski gen wolności. Rozmawialiśmy o tym w trakcie przerwy. Być może to jest ten aspekt Zachodu, który w tej chwili no, nie zmierza do poszerzania przestrzeni wolności. Być może to jest ten aspekt polskiej historii, której Zachód się boi. Niewątpliwie tak. Weźmy historię żołnierzy wyklętych, o której tutaj dużo pani wspominała. Myślę o kulcie żołnierzy wyklętych, który cieszy się, praktycznie startował od zera w latach 90. i dzięki Lidze Republikańskiej został on wydobyty z historycznego niebytu. Ma w tej chwili, można powiedzieć, że nawet się doczekał własnego święta w marcu, święta żołnierzy wyklętych, święta państwowego. Dodajmy do tego kwestię jeszcze powstania, obchodów powstania warszawskiego, te duże ilości wolontariuszy, którzy chcą pomagać w pracach Muzeum Powstania Warszawskiego, no i to, co jest w Polsce, czego nie ma na żadnym innym kraju, kiedy spontanicznie ludzie przyjeżdżają do Warszawy i z roku na rok obchody Powstania Warszawskiego, czyli tej godziny W, kiedy wyją syreny, skupiają no, coraz więcej ludzi, głównie młodych, którzy chodzą z biało-czerwonymi opaskami. To jest bardzo budujące, no i też jedyny na świecie kult, można powiedzieć, tych powstańców, czyli zapalanie świeczek na cmentarzach warszawskich, gdzie są powstańcze groby, kiedy w nocy, wieczorem ten cały cmentarz porządkowski po prostu aż kipi życiem, choć tam leżą umarli. To jest niewątpliwie budujące i to daje właśnie, ponieważ ci ludzie zginęli bez patosu, można powiedzieć, za zwykłą wolność, za zwykłą wolność wypowiedzi, wolność słowa, za wolność wygłaszania poglądów, którą gwarantowało niepodległe państwo polskie, a nie sowiecki najeźdźca i ich podwykonawcy polscy komuniści. W związku z tym ci nie chcą tej historii, bo to oni zabierali tą wolność, a z kolei ci o tą wolność de facto walczyli. I tak jest z wieloma przykładami w polskiej historii, gdzie bardzo dużo ludzi w porównaniu do innych państw za tę wolność musiało ginąć. No wynika to oczywiście w jakimś sensie z naszego geopolitycznego położenia, że leżymy między dwoma krajami, które nie były nam za bardzo przyjazne i do tej pory, myślę o wschodnim sąsiedzie, nie są. I to powodowało to, że Polak równa się, no, słynne hasło, za waszą wolność i naszą, prawda? Nie dość, że biliśmy się o swoją, to tak nam to w krew weszło, żeśmy jeszcze tłukli się gdzieś tam po antypodach, żeby
o tą cudzą wolność, no bo skoro nie mamy tej własnej, to chociaż o tą cudzą się pobijmy. To jest coś niesamowitego w ogóle. Czyli słowem można stwierdzić, historia równa się wolność, a tego już przeciwna strona ideologiczna nie za bardzo lubi, chociażby sam fakt poprawności politycznej, która ogranicza wolność słowa, jest tego przykładem. No właśnie, ja pochodzę, że tak powiem, z dzikich podlaskich lasów, jestem z tego dumny, urodziłem się śledziem, żyję śledziem i śledziem umrę, chociaż w Warszawie, natomiast szacunku do Warszawy nauczyłem się wtedy, kiedy zobaczyłem, jak Warszawa staje 1 sierpnia. Muszę powiedzieć, że jakoś bardziej czy mniej świadomie co roku czekam na ten moment, kiedy Warszawa stanie i poczuję w sobie to wzruszenie. Czy pani Marto, czy pani sądzi, że to ten gen wolności, o którym mówimy, który wynika jakby z polskiej historii, może być tym, czego Zachód się boi, wycinając pewne elementy historii z takiej historii ogólnej? Tak. Gen wolności, ten gen można tak trochę rozwinąć. Niepokory w takim dobrym znaczeniu tego słowa, takiej tej wolności ponad rozsądek. My jesteśmy narodem, jeżeli można powiedzieć o jakimś zbiorowym myśleniu narodu, o jakiejś tożsamości narodowej, że oczywiście ludzie są różni, ale historia pokazała, że my, i to nie tylko ostatnia historia II wojny światowej, że my jako naród nie jesteśmy stworzeni do caratu, nie jesteśmy stworzeni do dyktatury. My się w tym źle czujemy, my zawsze coś na końcu kolokwialnie odwiniemy. My się musimy bić za... My oddychamy wolnością. I jak ktoś nam tę wolność zabiera, nawet w dobrej wierze, nawet jeżeli w zamian obiecuje nam właśnie dobrobyt, nowoczesność, to my się dusimy jako Polacy. I to jest właśnie, to jest fenomen. I myślę, że takich państw przybywa troszkę. I to jest też trwoga tych państw, które bardzo by chciały sobie tutaj ustawić Europę po swojemu, ale właśnie kluczowym jest, żeby znaleźć swoją tożsamość i czerpiać z historii tę siłę. Kim byliśmy, a my się nie mamy czego wstydzić, jeśli chodzi o II wojnę światową, o okres przedwojenny, nie mamy się czego wstydzić i nie mamy za co... powiedzieć o Niemcach. Tak, i nie mamy za co przepraszać. I za co płacić. Ja nawet kiedyś nazwałem to naszą bronią masowego rażenia. Nie mamy broni atomowej, nie mamy, nie wiem, broni chemicznej, biologicznej i tak dalej. Natomiast mamy takie silne przekonanie naszych potencjalnych okupantów, że owszem, może, nie daj Boże, ale może udałoby się im nas podbić. Ale utrzymać albo mieć tu spokój i nie chodzić z nożem w plecach, to już niekoniecznie. Chciałbym jeszcze, jako że dzisiaj mamy rocznicę, czy właśnie początek obchodów rocznicy zwycięstwa polskich żołnierzy pod Monte Cassino, zakończyć tak trochę sentymentalnie i zakończyć przykładem tej młodzieży, która do historii podchodzi zupełnie inaczej niż ta młodzież, którą pokazywaliśmy na początku. A państwu bardzo dziękuję za dyskusję. Dziękuję bardzo. Tam wróg twój się kryje jak szczur. Musicie, musicie, musicie za kark wziąć i strącić go z chmur. I poszli szaleni zażarci, i poszli zabijać i mścić, i poszli jak zwykle uparci, jak zawsze za honor się bić. Czerwone maki na Monte Cassino zamiast rozsypiły polską krew. Po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni i tylko maki na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi.